Naród, który nie zna swojej historii, jest skazany na to, że nie będzie miał swojej przyszłości. Przez 40 lat w Polsce historia polskich sił zbrojnych na Zachodzie była przemilczana, fałszowana albo po prostu ignorowana. Jedyne to, co społeczeństwo wiedziało, to z opowieści rodzin i z dwóch książek. Droga wiodła przez Narwik Pruszyńskiego i Dywizjon 303 Meissnera. Ale proszę Państwa, Dywizjon 303 to nie tylko jeden dywizjon. Był Dywizjon 300, 301, było tych dywizjonów 14. I wkład polskich lotników, czy w bitwę o Anglii, czy w bombardowanie, czy nawet na inwazję w Normandii, był ogromny. Trzeba przypomnieć, że 5 maja 1945 roku, w dniu zakończenia II wojny światowej, polscy lotnicy byli w liczbie przeszło 14 tysięcy osób. Polscy lotnicy stracili 957 samolotów niemieckich. Ponieśli ogromne straty. 2408 zabitych, 1338 rannych. Na dywizjon złączony z 20 samolotów w rajdzie na Berlin na ogół wracał uszczuplony o jeden. To znaczy, że po 10 lotach dywizjon był zmniejszony o połowę. Proszę Państwa, to są statystyki, ale za statystykami są ludzie. To byli ludzie młodzi, pełni sił, którzy zostawili Polskę, zostawili rodzinę, zostawili bracia, siostry i matki, zostawili nawet narzeczone i walczyli o naszą wolność. Przeciętny wiek ich był 21, 24 do 27 lat. Po wojnie część ich wróciła do Polski, gdzie została aresztowana, oskarżona o szpiegostwo, po niektórzy zostali rozstrzelani. Część osiedliła się w Anglii, a część przybyła do Kanady. Dzisiaj ja mam zaszczyt i honor gościć tych bohaterów przestworzy, którzy opowiedzą nam swoje dramatyczne przeżycia, tak żeby zostały wśród nas. Dzisiaj gościmy między innymi panów Benedykta Molnika, radio i mechanika pokładowego oznaczonego Krzyżem Virtuti Militari, Macieja Kirstę, pilota myśliwskiego, Mariana Mackiewicza, absolwenta młodocianej szkoły lotniczej w Anglii, Zygfryda Górskiego, nawigatora oznaczonego Virtuti Militari i DFM, wysokim oznaczeniem angielskim, Leszka Chemińskiego, inżyniera, oficera technicznego. Elgina Scotta, pilota myśliwskiego, obywatela brytyjskiego, który walczył w polskim dywizjonie. Pana Mirosława Cempela, pilota myśliwskiego. Pana Tadeusza Pinkowskiego, pilota myśliwskiego. Józefa Waszaka, pilota bombowego, oznaczonego Virtuti Militari. Są oni członkami Stowarzyszenia Polskich Lotników Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Skrzydło Wilno. Karierę wojskową rozpocząłem w 1932 roku, wstępując do szkoły lotniczej SPLD w Bydgoszczy. Pilotaż ukończyłem w 1934 roku, a w 1935 zostałem przydzielony do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. W 1936 roku ukończyłem wyższy kurs pilotażu w Grudziądzu, a w 1938 zostałem przeniesiony do Warszawy 1 Pułku Lotniczego, gdzie latałem na łosiach PZL P-37B. Loty bojowe. W czasie kampanii wrześniowej wykonywałem loty bojowe na ostrzeliwanie kolumn pancernych i artylerii. W połowie
września 1939 roku rozkazem dowództwa musiałem opuścić Polskę i przekroczyłem granicę do Rumunii, później do Grecji, z Grecji do Francji. W Francji po kilku niedługim czasie dostałem się do Anglii i w Anglii w 1940 roku, gdzie się zaczęły tworzyć pierwsze dywizjony bombowe, 300 i 301, pod dowództwem angielskim wstąpiłem w ich szeregi i rozpocząłem loty bojowe z Anglii na samolotach. Ferry Battle, jednosilnikowy z lotów nurkowych, Wellingtonach dwusilnikowych i Halifaxach czterosilnikowych. Ogólnie wykonałem 63 loty bojowe. W roku 1944 zostałem przeniesiony do Kanady, gdzie latałem jako kapitan pilot Transport Command, odprowadzając nowe samoloty dwu- i czterosilnikowe do Anglii, Afryki i Indii. Chciałem wspomnieć o tych moich lotach, które wykonałem. Wszystkich tych lotów, co wykonałem, było aż 63, chyba jeden został w mojej pamięci i do dzisiejszego dnia. Był to mój pierwszy lot z Anglii do Polski, na Halifaxie. Zostałem na specjalną misję do współpracy i udzielać pomocy dla Armii Krajowej w Polsce. Wiozłem zrzuty amunicji, broń i wybuchowe materiały oraz i skoczków. 14 marca 1943 roku wystartowałem z Anglii na lot do Polski na samolocie Halifax czterosilnikowy o godzinie 18. Załoga 5 plus 3 skoczków. Po wystartowaniu wziąłem kurs na Kopenhagę w Szwecję, bo to był bardzo dobry punkt orientacyjny, bo Szwecja była, Kopenhaga była miastem otwartym i dlatego była zupełnie oświetlona jak w dzień, jak normalnie w czasie, jakby wojny nie było. Więc tam się zafiksowałem na tej, jak doleciałem do Kopenhagi, tam stamtąd wziąłem kurs na Bałtyk, do wyspy Bornholz. Widoczność była bardzo dobra, bo lataliśmy przeważnie w pełne księżyca. I leciałem właśnie całą drogę przez Morze Północne, leciałem na wysokości około 300-400 metrów. Jak przeleciałem już Danię i Kopenhagę, jak wziąłem kurs później na Morzu Północnym do Bałtyku i na Bornholz, dolatując do Bornholz, widzieliśmy już wyspę, zobaczyliśmy, ale nie mogliśmy, bo zaczęli strzelać już tamto Niemcy, więc kurs wziąłem na Szczecin. Do Szczecina przeleciałem obok, bo to był właśnie port tych wodnych płatowców w Szczecinie. Jak przeleciałem Szczecin i wkroczyłem na ląd, wtedy wziąłem kurs na Toruń. Do Torunia nie dolatując, no był punkt fikcyjny, bo z ratusza już zaczęły strzelać karabiny maszynowe, to widzieliśmy, że już jest. I stamtąd właśnie z Torunia rozlatywały się wszystkie samoloty, które leciały do Polski na daną placówkę. Więc wziąłem swój kurs z Torunia na placówkę i po 20 minutach, pół godziny dolecieliśmy do placówki, na której miały być wykonane zrzuty. Po dokładnym stwierdzeniu i potwierdzeniu, że jesteśmy nad tym miejscem, na ziemi zapaliły się światła w kształcie litery T, podając nam kierunek wiatru i z której strony podchodzi do zrzutów. Więc obkrążyłem, wziąłem kierunek normalny. Pierwsze zrzuty to rzucałem tą broń, amunicję i te materiały wybuchowe, więc zszedłem na 100 metrach, podeszłem, ładunek został wyrzucony, wtedy do góry przygotowałem się do drugiego zrzutu, ale już wysokość miałem na około 400-450 metrów,
bo skoczki skakali, więc trzeba było z wielkiej wysokości większej skakać. Po naprowadzeniu mnie na tą linię już i blisko do tego miejsca, gdzie miał wyskakiwać, zmniejszyłem szybkość. Miałem komunikację z tym, z nawigatorem, który mówił, że zmniejszy szybkość i teraz będą wyskakiwać. Wszystko, trzech tych skoczków miałem, wyskoczyli. Skończyło się wszystko, nura do ziemi i kierunek z powrotem do bazy. Po locie, po jakichś 20 minutach, może pół godziny, pogoda zaczęła się już pogarszać, mgła zaczęła nachodzić i chmurki. Więc jak to leciałem do Bałtyku z powrotem, leciałem na Bałtyk, to już było, nie było widać Morza Bałtyckiego, bo mgła była straszna i chmury. I byłem tak między mgłą a chmurami, więc nie widać było, ale leciałem dość nisko, więc musiałem wejść wyżej. Wszedłem wtedy już około jakie 300-400 metrów. Leciałem i kurs wziąłem z powrotem na Kopenhagen, żeby zobaczyć, znaczy się zafiksować dobrze, żeby dolecieć na punkt stamtąd. No i jakoś dolecieliśmy tam stąd i wziąłem później kurs do Anglii. Gdzieś niedaleko, już wiedziałem, że już dolecieliśmy prawie do Danii i przekraczaliśmy Danię, ale widać nie było nic, bo ciemno już było, się zrobiło ciemno, chmury były ciemne i mgła. I w pewnej chwili zauważyliśmy, że strzelają do nas. Pociski widać z jednej strony, z drugiej strony. I nieszczęście całe, pocisk jeden trafił w silnik mój po prawej stronie, zewnętrzny. I po kilku sekundach zapalił się. Więc nic innego zostało, tylko dobrze, że miałem dosyć tą wysokość, wziąłem na, byłem około prawie 300 metrów wtedy już wysoko. Więc wyłączyłem silnik, kiedy wyłączyłem silnik i pożar, już tam ten cały flying engineer tam się zatrudniał i ugaszony był ten pożar już też. Więc po wyłączeniu silnika, dwa silniki po prawej stronie były dosyć na dużym gazie, samolot od razu poszedł w prawo, skręcił i do dołu. Więc było, trudno było utrzymać teraz, wyprowadzić z tego i utrzymać na kierunku. A musiałem, przede wszystkim musiałem trzymać wysokość, bo nie wiedziałem, gdzie ja jestem właśnie, dokładnie nie wiedziałem. Więc jak na wysokoziemie już miałem około, bo ja bym może na fit, bo to były fity wtedy stopy, miałem około może 700-800 stóp. Więc jak ja silnik wyłączyłem, samolot, ja straciłem wysokości, przynajmniej jakie ze 100-150 metrów straciłem. I wtedy starałem się tylko utrzymać tą wysokość, krążyło. Samolot krążył stale, ale utrzymywałem tą wysokość, żeby utrzymać. No i przy pomocy później drugiego pilota, który położył się, złapał za oczy, bo ja już nie mogłem utrzymać kierunku i wszystko te trymy ustawiałem, nic nie pomogło. Musiałem silnik znowu, ten, który pracował, wewnętrzny, prawie na pełnym gazie szedł, a z drugiej strony musiałem przymknąć drugi silnik i właściwie na dwóch pół silnika leciałem, tak. Bardzo wolno i starałem się wejść na wysokość teraz. Już nie kręcił się tak, już prawie szedł normalnie w jednym kierunku i teraz tylko starałem się, żeby powoli wejść jak najwyżej. No i może godzinę czasu to trwało, zanim doprowadziłem samolotu do normalnego lotu i na kierunek. Wyszliśmy z tej mgły. Chmurki były, ale mgła była tak, że na jakichś 2000 stóp już leciałem. Czyste już było niebo, wziąłem kurs do Anglii, do swojej bazy. I po jakiejś godzinie, półtorej godziny lotu, jak zbliżaliśmy się już do brzegów angielskich, radiotelegrafista skomunikował się, łączył z bazą i dostał bardzo smutną nowinę, dostaliśmy, że wszystkie lotniska Anglii Południowej i środkowy są zamknięte.
z powodu mgły. Widoczność zera i nie można lądować. Jedynie lotnisko zostało, nie pamiętam nazwy, w Szkocji. I powiedzieli, jakie tam lotnisko i to wszystko, więc ja mówię do nawigatora, nic nie zostało, tylko lecieć do tej Szkocji. No i w kurs tam obliczał ten kurs, wszystko wziąłem ten kurs i na tych dwóch silniczkach leciałem powolutku już i po półtorej godzinie szczęśliwie dolecieliśmy do tej Szkocji, znaleźliśmy to lotnisko i wylądowaliśmy na tym lotnisku. I tak się skończyło. I to był mój jeden bardzo ważny lot, najdłuższy w moim karierze latania, bo trwał 13 godzin i 45 minut. Przy sterze byłem. Praktycznie tylko sam, bo drugiego pilot nawet nie było czasu, żeby mógł zmienić mnie. I to był właśnie najdłuższy lot w mojej karierze wojskowej i najszczęśliwszy w nieszczęściu. To wszystko. W czasie opowiadań moich przygód wojennych zauważyłem, że największe zainteresowanie wzbudza, jak dostaliśmy się do Anglii i cośmy w niej robili. Dostaliśmy się do Anglii wieloma różnymi drogami, wieloma środkami komunikacji i w różnych okresach czasu. Jeżeli chodzi o akcję, to niemal od pierwszych dni sławnej Battle of Britain polscy piloci weszli do dywizjonów angielskich, brali czynny udział i w miarę formowania się polskich dywizjonów zostali przesuwani do polskich dywizjonów, które wchodziły do akcji, wykonywały zadania równoznaczne z Anglikami, czasem nawet lepiej, i brali udział we wszystkich rodzajach akcji bojowej. Ja opuściłem Polskę w 1939 roku z bazą 1. Pułku Lotniczego Warszawskiego, i poprzez Rumunię, Morze Czarne, Morze Egejskie, via Malta, dostałem się do Francji w listopadzie 1939 roku i na lotnisku Bron w Lyonie zostałem aż do upadku Francji, po czym przez Afrykę Północną, Oran, Casablanca, via Gibraltar, dostałem się do Anglii w październiku 1940 roku. Po szybkiej i sprawnej weryfikacji dostaliśmy się na kurs języka angielskiego, wspaniale zorganizowany, i zdecydowałem się przejść do służby w powietrzu. W międzyczasie skierowano mnie do 308 Dywizjonu Myślińskiego do Northolt, lotnisko obrony Londynu, gdzie pełniłem funkcję asystenta oficera technicznego, aż do chwili, kiedy nadejdzie moja kolejka do szkolenia w pilotażu. W lutym 1942 roku zostałem odesłany do Hucknall i do Newton na podstawowe szkolenie pilotażu, po czym skierowano mnie do 8. Szkoły Strzelców Płatowcowych Angielskich w charakterze pilota do wykonywania zadań ćwiczebnych dla strzelców płatowcowych. W maju 1943 roku ukończyłem kurs operacyjnego treningu na Spitfire'ach i w sierpniu tegoż roku zostałem przydzielony do 315 Dywizjonu Myśliwskiego Dęblińskiego. Z tym dywizjonem łączą mnie głębokie i sentymentalne i emocjonalne wspomnienia kolegów, którzy mi się stali bardzo bliscy, a w szczególności nieodżałowany mój dowódca Eugeniusz Horbaczewski, zwany Dzióbkiem,
którym wykonałem wiele różnych operacji w powietrzu. W dywizjonie 315 wykonałem 67 lotów bojowych różnego gatunku i 49 lotów operacyjnych. Zestrzeliłem jednego Messerschmitta 109, jednego Focke-Wulfa 190, 1/3 Arado 96 i uszkodziłem dwa Messerschmitty 109, które w konsekwencji uległy zderzeniu. W 1944 roku, w listopadzie, zostałem awansowany na kapitana i przeniesiony do dywizjonu 316 w charakterze dowódcy eskadry. Razem wykonałem 79 lotów bojowych i 49 lotów operacyjnych. Wojna już się miała ku końcowi i w 1945 roku zostałem przeniesiony do dowództwa lotnictwa myśliwskiego polskiego pod dowództwo pułkownika Bajana. W charakterze łącznika z dywizjonami polskimi dla informacji o nowoczesnym sprzęcie lotniczym. W czasie tym miałem również okazję do latania na pierwszym odrzutowym samolocie angielskim Meteor. W sumie wylatałem w Anglii 853 godziny i zostałem dekorowany 4-krotnie Krzyżem Walecznych oraz otrzymałem Złoty Krzyż Zasługi z mieczami. I właśnie w związku z tym odznaczeniem chcę opowiedzieć przygodę, która była powodem tego odznaczenia. Otóż cofam się do 1943 roku, kiedy byłem w Szkole Strzelców Płatowcowych i wykonywałem zadania w powietrzu dla tych strzelców. Szybko przeszkolili mnie na dwusilnikowy samolot Blackburn Bossa, który był nieudanym samolotem dla marynarki wojennej do przewożenia torpedy, do bombardowania statków. Samolot ten kompletnie nieudany. Miał podłą aerodynamikę, był za ciężki na swoje słabe silniki, które ulegały częstym defektom. Z tego powodu został używany do szkolenia i wyłącznie do latania nad wodą. Samolot miał, w instrukcji tego samolotu było podkreślone, że nie wolno latać na jednym silniku, ponieważ on ma bardzo silne tendencje do wchodzenia w niewyprowadzalny korkociąg i to była katastrofa i zagłada całej załogi samolotu. Rozkaz był wodować. Wodowanie polegało na tym, że samolot utrzymywał się na powierzchni maksymalnie minutę i trzech uczniów, strzelców, którzy byli w bardzo wąskim i dość długim kadłubie, nie miało żadnych szans, żeby się uratować. Jedynie pilot wyrzucał dach swojej kabiny i z instruktorem, który siedział obok, mieli szansę się uratować. 24 stycznia w locie ćwiczebnym nastąpił defekt silnika. Myśląc o tych trzech skazańcach na śmierć w kadłubie, postanowiłem nie wodować. Przedsięwziąłem wszelkie możliwe ostrożności, żeby utrzymać samolot w locie prostym, bo wiedziałem, że jeżeli mu pozwolę zakręcać, to katastrofa jest nieunikniona. Zredukowałem moc silnika pracującego i z utratą wysokości, tracąc wysokość, skierowałem się do lądu. Przeżyłem kilkanaście minut bardzo silnych emocji, ale udało mi się dociągnąć do lądu, a nawet do lotniska Dalcross, gdzie w poprzek na murawie usiadłem, nawet wypuszczając podwozie w ostatnim momencie.
Za chwilę przyleciał kolega z macierzystej stacji, zabrał nas do domu. Niewykonywanie instrukcji było oczywiste i momentalnie znalazłem się w gabinecie dowódcy stacji, który zadał mi pytanie, którego się spodziewałem. Dlaczegoś nie wodował? Nie wodowałem dlatego, że miałem nadzieję, że uda mi się uratować samolot od katastrofy. I przypomniał mi się krótki paragraf regulaminu królewskiego, który twierdzi, że pilot jest komendantem swojego statku i decyzja należy wyłącznie do niego. Na to dowódca stacji nie miał odpowiedzi, ale wyraził swój komentarz, że dobrze, instrukcja jest instrukcją i należy jej przestrzegać. Powiedziałem, że prawdopodobnie bym to zrobił, gdybym się mógł pozbyć myśli, że tych trzech młodych chłopców w kadłubie są skazani na śmierć i ta decyzja leży w moich rękach. Popatrzał na mnie w dalszym ciągu chłodno i podziękował. Wieczorem zjawił się w mesie oficerskiej, chociaż to nie było absolutnie jego zwyczajem, i zaprosił mnie do baru na drinka. Rozmawialiśmy na tematy zupełnie niezwiązane z tym, co się stało rano. W pewnym momencie przyszedł steward i powiedział, że trzech młodych ludzi czeka na ciebie w holu i chcą z tobą rozmawiać. Przeprosiłem, wyszedłem. Byli to współtowarzysze mojej przygody porannej. Wystąpił jeden z nich do przodu i powiedział: my znamy historię tej szkoły i wiemy, ilu naszych kolegów, poprzedników leży na dnie tej zatoki w kadłubie samolotu, który wodował. I zdajemy sobie sprawę, że ratując nas, poważnie narażałeś swoje życie. Na to im powiedziałem z uśmiechem: kochani, 24 stycznia. Kąpiel w tej wodzie nie była dla mnie żadną przynętą. Więc oni się też uśmiechnęli i wtedy, jak popatrzałem na te młodzieńcze twarze, pełne entuzjazmu, z wyrazem szczerej i głębokiej wdzięczności, to było dla mnie największą nagrodą. I do dziś dnia, po 50 latach i niekończących się okrucieństwach wojny, wspomnienie to jest mi bliższe i milsze i bardziej zadowalające niż zestrzelenia czy walki powietrzne. Na tym kończę. Po długiej wędrówce z Polski po polsko-niemieckiej kampanii przez Rumunię, przez Afrykę i Francję w 1940 roku w styczniu znalazłem się w Anglii. W treningowej stacji w East Church, gdzie przede wszystkim uczono nas języka angielskiego, a później zapoznanie się z częściami, nazwami części samolotów i tak dalej, które były nam potrzebne do operacji. W krótkim czasie zostałem przesłany na kurs radiotelegrafistów i do Blackpoolu i w ciągu trzech miesięcy został zorganizowany 307 Dywizjon Myśliwski, nocnych myśliwców, gdzie wysłano mnie jako strzelca radiotelegrafistę. Tam wykonałem 7 operacyjnych lotów, nie spotykając nieprzyjaciela w powietrzu. I ponieważ w Rumunii dostałem chorobę malarii, miałem powiększoną śledzionę, nie mogłem latać w myśliwskich samolotach, bo chorowałem. Więc wysłano mnie do 300 Dywizjonu Bombowego w Swinderby jako strzelca ogonowego. Tam wykonałem 66 lotów razem, łącznie.
W pierwszej kolejce mój pierwszy lot odbył się na Antwerpie 28 grudnia 40 lotu. To był pierwszy lot bojowy na Wellingtonie. Celem naszym były zbiorniki benzyny, które były poza miastem i które udało nam się szczęśliwie zniszczyć. Efekt był tak fantastyczny, że całe niebo rozjaśniło się, gdy eksplozja nastąpiła, gdy bomba trafiła w zbiorniki. Był to bardzo krótki lot. Po wykonaniu zadania wróciliśmy szybko do bazy i następny lot odbył się dopiero z uwagi na złe pogody w kwietniu, gdzie wysłano nas na bombardowanie fabryk uzbrojeniowych w Düsseldorfie. Przepraszam, nie w Düsseldorfie, to było Kiel. Lot odbywał się bardzo spokojnie w kierunku do celu. Dopiero gdy zrzuciliśmy bombę nad celem, obudziła się artyleria i reflektory i złapali nas reflektory i zaczęli do nas bardzo silnie strzelać. Ostrzeliwanie było tak straszne dla nas, że po prostu wszyscy byliśmy roztrzęsieni. Rwące pociski otaczały samolot prawie że nieprzerwanym pierścieniem. I ten pierścień to zacieśniał się, to oddalał i w końcu udało się nam wyjść z tego ognia i wzięliśmy kurs do bazy. Po przeleceniu brzegu Niemiec nawigator poprosił o kurs, namiar na stację radiową w Anglii. Niestety radiooperator, który już próbował dłuższy czas dostać połączenie, zauważył, że jego radio jest zepsute, czyli było uszkodzone szrapnelem. Więc zawiadomił nawigatora, że nie może dostać namiaru. Więc dostaliśmy ostatni fiks, przelatując brzeg. To ja właśnie z mojej tylnej wieżyczki, znając mapę doskonale, którą studiowałem przed lotem, podałem położenie naszego samolotu w danym momencie i dostaliśmy kurs do Heligolandu, żeby przelecieć obok Heligolandu, bo oni zwykle mieli tam ogromną artylerię i reflektory, więc jak ktoś się zbliżył, to zaczynali strzelać. Więc chcieliśmy to użyć jako następny fiks, ponieważ jedynym naszym środkiem nawigacyjnym został dla nawigatora zegarek, według którego mógł się kierować. Więc gdy dolecieliśmy do Heligolandu, mniej więcej na wysokość Heligolandu, jakaś inna maszyna wpakowała się nad wyspę i artyleria otworzyła ogień i to dla nas był doskonały fiks. Byliśmy około 5 mil na północ od wyspy. Stamtąd wzięliśmy kurs do Anglii i po dwóch godzinach, może troszkę mniej, dolecieliśmy do wybrzeża Anglii. Przez cały okres lotu była piękna pogoda, to znaczy w nocy było widać prawie tak jak we dnie wszystko. Gdy zbliżyliśmy się do brzegu Anglii, zobaczyliśmy, że Anglia jest pokryta gęstą warstwą chmur. Więc nie mając radia, nie mogliśmy się zorientować dokładnie, gdzie jesteśmy. Wobec tego zdecydowaliśmy się wejść pod chmury, żeby znaleźć jakiś fiks, jakiś punkt obserwacyjny, który by nam wskazał drogę do domu. Gdy weszliśmy w chmury, okazało się, że to nie były zwykłe chmury, ale silna burza śnieżna. O czym
wszystkie samoloty były powiadomione, oprócz naszego, bo my nie mieliśmy radia. Więc wszystkie samoloty były skierowane wtedy na południe Anglii do lądowania, a myśmy lecieli prosto do Swinderby w Lincolnshire, skąd wylecieliśmy. No i teraz lecimy cały czas w chmurach, w tym śniegu, nie widząc nic. Pilot stara się zejść niżej, ale obawia się, bo nie mając ciśnienia barometrycznego podanego przez radio, nie mógł nastawić ciśnienia na wysokościomierzu i nie wiedzieliśmy dokładnie, na jakiej wysokości się znajdujemy. Więc musieliśmy robić to bardzo ostrożnie, bo tam były pewne górki i na górach były i kościoły z dużymi, wysokimi wieżami i lasy i tak dalej, więc trzeba było być bardzo ostrożnym, ale niewiele to pomagało, bo i tak nic nie widzieliśmy. W pewnym momencie ja zobaczyłem z tylnej mojej wieżyczki czerwone światła, błyskające czerwone światła, ponieważ byłem na kursie radiotelegrafistów, znałem kod Morsa i mogłem odczytać nadawany kodem Morsa dwie litery bikonu świetnego, który był czerwonego koloru i ja widziałem ten odbłysk tego czerwonego światła w śniegu, białym śniegu. Więc odczytałem litery, podałem natychmiast nawigatorowi, nawigator znalazł na mapie pozycję bikonu, podał kurs do drugiego bikonu i dolecieliśmy do drugiego bikonu, ja znowu odczytałem te litery nadawane przez ten bikon. Wtedy no, on natychmiast już miał obliczony kurs z tego bikonu do lotniska, podał kurs do lotniska i lecimy prosto na lotnisko. Po kilku minutach latujemy do Swinderby i przelatujemy nad lotniskiem dokładnie i w pewnym momencie widzimy, jak rakieta czerwona wyskoczyła spod naszego skrzydła, czyli że wiedzieliśmy, że jesteśmy na środku lotniska. Pilot Szymanowski, sierżant Szymanowski, doskonały pilot, wziął prosty kurs od lotniska przez jedną minutę i po minucie zawrócił o 180 stopni i wypuścił koła, wypuścił klapy i zaczynamy lądować w ciemno. W pewnym momencie poczuliśmy, że samolot dotknął kołami czegoś, szarpnęło troszeczkę samolotem i lecimy dalej. Uspokoił się samolot, lecimy dalej. Za minutkę powtórzyła się historia, ale tym razem cały samolot zadrgał bardzo mocno, był szarpnięty, szarpnięcie było bardzo silne i samolot drgał i w tym momencie zorientowaliśmy się, że koła dotykają ziemi. Suniemy się po śniegu, więc pilot próbował wyhamować samolot, ale samolot się ślizgał. To w prawo, to w lewo, ten ogon zakręcał i pilot hamulcami próbował kontrować to i ustawić maszynę na prostym kierunku. Ale mu się to nie bardzo udawało. W każdym bądź razie, jak los by chciał, wylądowaliśmy dokładnie na lotnisku. W południowej części lotniska był żywopłot, to właśnie ten żywopłot, przez który myśmy przelecieli i przerwali go, i który nam wstrząsnął maszyną w taki silny sposób. Gdy dobiegliśmy do końca lotniska, ten samolot wytracił szybkość i zobaczyliśmy, jak mechanicy z latarkami biegną, żeby nam wskazać drogę do dyspersalu, do punktu rozproszeniowego, który się znajdował wzdłuż drogi pomiędzy Lincoln a Newarkiem. Wyszliśmy, dojechaliśmy do tego punktu rozproszeniowego, pilot wyłączył motory, wszyscy wyszli na zewnątrz i spadł nam ciężar z serca, tak jak zwyczajem naszego papieża. Chcieliśmy prawie uklęknąć i pocałować ziemię i podziękować Bogu za ten dopust Boży, że nas uratował. W 12. eskadry Łosi
Ach, to potem przez Rumunię, Francję, nareszcie w Anglii w 40 roku, w sierpniu. I tam przez półtora roku byłem instruktorem w szkole ziemnej dla radiotów i telegrafistów, dla załóg bombowych. Pierwszy lot operacyjny na Niemcy robiłem 1 czerwca 1942 roku z jednostki treningowo-operacyjnej, która była dla Polaków, Bramkot. I stamtąd na pierwszy tysięczny nalot na Niemcy, bombowy nalot na Niemcy. To była mieszana załoga. Anglik był skipperem, nawigatorem był starszy sierżant Kanadyjczyk, tylny strzelec był Szkot, przedni strzelec Polak i ja jako strzelec RTG. No, samolot Wellington był maszyną treningową, pułap niski, 11 tysięcy. I pilot leciał jak na defiladę, prosto, bez żadnych uników. I w pewnym momencie zauważyłem olbrzymie drzwi komór bombowych Sterlinga, które się otwierały nad nami. Oczywiście unik był zrobiony, żeby uniknąć tego odbioru tego ładunku. Te loty, to był pierwszy lot, przebijanie się przez te olbrzymie zapory artylerii przeciwlotniczej, pasy artyleryjskie, potem były pasy reflektorów, które pracowały szczególnie dla myśliwców nocnych, potem znów artyleria i zależy od dystansu, te pasy się zmieniały. Więc każdy z nas leciał samodzielnie, strumieniem tak zwanym. I oczywiście wybuchy, setki pocisków artylerii rzucały samolotem, wybuchy i ogień trafionych maszyn i prawdopodobne zderzenia naszych własnych maszyn widocznie składały się na psychologiczne, fizyczne przeciwności, które musiały być pokonane przez załogi bombowe w każdym locie na wyprawy bombowe na Niemcy. Powrót był taki sam, z dodatkiem sztuki znalezienia swojego lotniska, przeważnie mglistej nocy i unikanie zapór balonowych w Anglii. 14 czerwca przydzielony byłem do 300 Dywizjonu Polskiego. Interesujący lot był na Wilhelmshaven, to jest na morzu brzeg Morza Północnego. Tam były olbrzymie stocznie łodzi podwodnych, więc oni to bronili, to niesamowicie. I dostaliśmy artyleria, pocisk artyleryjski nas uszkodził. I w drodze powrotnej zabrakło nam około 100 mil od brzegu w Anglii, żeśmy usiedli na wodzie. I to było już o świcie, widać było wodę. Po wylądowaniu pilot był ciężko ranny. Żeśmy się wygrabali z tego przez Astrohatch. I do tego, do przodu, to pilot nieprzytomny, tylko pływał prawie w kabinie, pływał twarzą w wodzie, także spieszyć się, żeby go ślizgnąć, to wszystko ślizgło, bo mokre wszystko. Myśmy go wyciągnęli, nareszcie włożyliśmy do dyngi i
Dyngia oczywiście nie była pełna powietrza, dopiero się wypełniała, więc była taka... Tak, miękka. To trzeba było to wepchnąć ją pod niego, trzymać go i to wepchnąć pod niego, a ona się nareszcie wypełniała. I po jakichś 10-15 minutach Hamden wracał, wracający Hamden z Niemiec, był na dość dużej wysokości. Cyrkę zrobił nad nami i poleciał do domu. Nie musiał, prawdopodobnie rozmawiał ze stacjami w Anglii. Po jakieś pół godzinie dwa Ansony ratownicze parą leciały na wschód. Myśmy ścierali rakietę, oni nie zwracali uwagi, jak lecieli na wschód wpierw. I potem sobie wyobraziłem, co się stało. Oni lecieli na początek tego traku, który mieli na mapach, jak nas mierzyli w Anglii. Oni lecieli na początek, na wschodzie i później tym trakiem niziutko przylecieli. Ja wystrzeliłem rakietę. I on odpowiedział śmigłami, że widzi. Więc i oni stali z nami. Jeden stał niżej, drugi poszedł trochę wyżej i antenę wypuścił. Rozmawiał z brzegiem. Jak się zaczęło robić jasno, dwa Spitfire'y przyleciały. I one z nami stały, pozostały do samego końca, tylko zmieniała się para. Jeden krążył, drugi patrolował w różnych kierunkach. Spodziewali się czegoś, nie wiem. To ich organizacja była. I te ratownicze samoloty, tam gość siedział w otwartych drzwiach, nogi na zewnątrz. I tak wskazuje, bo to na migi żeśmy się chcieli porozumieć, wskazuje na tego pilota, tak, gdzie tam leży, widać, oni widzą, że się nie rusza. Więc się pyta, co jest, tak, i powiedzieli, że niedobrze. To on wyskoczył do góry i obniżył, wypuścił antenę. I jakieś pół godziny, 40 minut później malutki walrus przyleciał. Pające śmigło, jednomotorowy wodopłatowiec marynarki. I on chciał wylądować na morzu i żeby zabrać tego pilota do szpitala. Próbował 4-5 razy i fale jak go uderzyły, to on stracił równowagę i nie mógł wylądować, ale pozostał z nami. To mieliście 5 samolotów nad nami i czas leci. Myśmy byli o 4 rano byliśmy w Dyndze. I 5 samolotów nad nami i wszyscy czekamy, tak, samoloty czekają, my czekamy do 11 w południe. Dwa Hudsony dołączyły się, białe tej Coastal Command, i przyprowadziły dwie łodzie. Zawsze parami, zawsze dwójkami, dwie łodzie ratownicze. Jedna nas wyciągnęła, a ta druga wyciągała tam różne rzeczy, które oni nam zrzucili. Łodzią do marynarki, dość długi czas zajął, już był późno wieczór, już ciemno się robiło, do szpitala w Grimsby. No i stamtąd z powrotem do domu samolotem. A pilot pozostał w szpitalu, bo musieli operować nimi i poszyć go, zaszyć go. Po 6 dniach tak zwanego urlopu operacyjnego, żeśmy wrócili do eskadry, odprawa operacyjna i żeśmy lecieli na Saarbrücken. I nasz pilot z obandażowaną głową, nawet ten hełm mu nie pasował, tylko tak trzymał jedno ucho. I tam żeśmy spotkali
Messerschmitta 109, ale pilot go zgubił. Ten samolot był troszkę nadwyrężony z tym targowaniem się z tym Messerschmittem. Także gdzie skrzydła wchodzą w kadłub, to tam była przestrzeń jakiejś prawie cala, gdzie ta taśma była naokoło zamknięta. To było wygięte. Śmigła były, te skrzydła były wygięte. To musiała ta maszyna iść na naprawę. Następne, jak pogoda była bardzo marna, to nasza eskadra i inne eskadry rafowskie pracowały dla marynarki minować brzegi europejskie od Danii do San Jose naokoło. Jeden lot był ciekawy na Danię. Tirpitz, pancernik, płynął do Kielu na naprawę i tam trzeba było rzucać miny w bardzo wąziutkim takim kanale po wschodniej stronie Danii. I tam nas postrzelali też po wyrzuceniu tej miny. Postrzelali, żeśmy stracili hydraulikę. Luźne podwozie, te klapy i wieżyczki, tak, były nieruchome. Ale żeśmy wrócili do domu i żeśmy na brzuchu lądowali. To było z Bronkiem Wojną, pilotem.